2-3 przegrywa poznański Lech z krakowską Wisłą. Ze mną strzelec jednego z goli dla poznańskiego Lechu, Hubert Wołokiewicz, kapitan zespołu. Powiedz, co się stało? Widzieliśmy na wszystkie pierwsze połowę. Od startu bramki przyspaliśmy, graliśmy źle, nic nam się nie kleiło. Wisła strzeliła drugą bramkę i na nasze szczęście ta pierwsza połowa się skończyła. W drugiej połowie byliśmy bardzo zmotywowani. W celu zdobycia jak najszybciej kątowej bramki widzieliśmy też, że stać nas na to, żeby wyrównać, a przede wszystkim to spotkanie. No, wyrównaliśmy, ale my w końcówce zawsze poszło wszystko. Na pewno nikt nie zarzuci wam braku charakteru. Walczyliście, odrobiliście dwubramkową stratę. Czy ta końcówka wpływa jakoś znacząco na to, co się będzie działo w czwartek? Nie, przecież nie. Jesteśmy profesjonalistami i wiemy, o co gramy w pucharach. I na pewno mecz czwartkowy zakończy nas zwycięstwem, bo jesteśmy tego pewni, jesteśmy dobrymi zawodnikami. Szkoda dzisiaj, no tak jak mówię, no pierwsza połowa żeśmy zaprzepaścili, bo w drugiej było dużo lepiej. Bardzo dobre chyba wejście też Dawida Kownackiego, który miał udział przy obu bramkach. A, no to jak widać, no, wchodzi młody chłopak, świeży krwi prowadził, wszedł dobrze w spotkanie. Także no, chwałam za to, po to jest i cieszymy się, że mam tego zawodnika. Na koniec jeszcze zapytam o tego gola. W przegranym meczu chyba nie cieszy. Nie, w ogóle nie cieszy, także mówię, no. Jeżeli by to był remis, to jeszcze po części można było się cieszyć, ale przegrać to spotkanie, także na trzeba się pozbierać do czwartek, to jest bardzo ważne spotkanie.